Ewelina Malarowska, pracuj.pl. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jak napisać fajne CV. Czy mogę mówić bez mikrofonu i słyszycie? Okej. Jest straszny posłuch. Postaram się zrobić to dosyć szybko, sprawnie, bo wiem, że jest późna godzina, jest tutaj masakrycznie wysoka temperatura. To, co chciałabym dzisiaj przekazać Wam, to przede wszystkim, jak przygotować sobie CV-kę, bo to jest taka najważniejsza rzecz. To Wam się przyda przy tym, jak rekrutuje Was headhunter, jak sami aplikujecie na jakieś ogłoszenia. Dodatkowo chciałabym też opowiedzieć o tym, jakie warto pytania zadać pracodawcy i jak przygotować się na pytania od pracodawców. Krótko, naprawdę krótko o budowaniu wizerunku w sieci, bo to już jest temat, no moim zdaniem, oklepany już od co najmniej 3-4 lat, gdzieś tam krąży z różnym skutkiem wdrażania, ale wiem, że to jest ważne w przypadku szczególnie Was. I w tej prezentacji w międzyczasie pokażę Wam dosłownie chyba 3 slajdy z takiego narzędzia, które my stosujemy jako rekruterzy, a Wy może nie bardzo macie świadomość, że coś takiego istnieje i jakie to ma przełożenie na Was tak naprawdę. Taka niespodzianka, taki dodatek. Jeśli chodzi o w ogóle o podejście do rekrutacji, tak, jak przychodzicie do pracodawcy, powiedzcie mi, czego Wy oczekujecie od pracodawców w procesie rekrutacji? Co chcecie, żeby ten rekruter Wam dał? Wysokie wynagrodzenie i stanowisko dyrektora z samochodem, wiem. Ale tak, jeśli chodzi o traktowanie Was. Tak? Informację zwrotną, ok, fajna rzecz. Od razu przechodzimy na te. Oczywiście nie zawsze się to da, bo jak jest kultura taka, że pracujesz w banku i tam tego nie ma, no to średnio się da, ale jak najbardziej. Co jeszcze? Ja mam nagrody, no to hello, zachęcam. Dokładnie. I powiem Wam, że na tą nagrodę, na tą odpowiedź czekałam. Powiedz mi, co chcesz, zaproszenie na imprezę czy kubek? Kubek? Okej. Okay. Ja Cię przepraszam, czy możesz podejść, bo mam bardzo krótko. Dokładnie. I to jest cenne, że Wy, znaczy każdy i tak samo ja, oczekujemy indywidualnego podejścia w procesie, żeby ten rekruter traktował nas jak człowieka, jak mnie, jako, nie wiem, tam Ewelinę czy kogoś, jako Paweł, tak, a nie 150-setnego kandydata z rzędu. I pracodawca oczekuje tego samego. Tylko jak wysyłamy mu jedno CV, mamy jeden model CV, jeden wzór, na setkę ogłoszeń, to nie jest indywidualne podejście z naszej strony. I efekt później jest taki, często jak rozmawiam z ludźmi, którzy mi mówią, że wysyłają wiele CV, że później no nie do końca jest odzew taki sam. Warto sobie przygotować, no bo to tak naprawdę zależy od profilu. W Waszym przypadku zależy od profilu firmy. Bo Wy też jakoś się specjalizujecie, tak, w tym, co robicie, dla kogo to robicie. I warto wtedy opisywać albo wyróżniać takie projekty w CV pod konkretną branżę na przykład. Mieć tego, nie wiem, 3 wzory i zawężać się do tych firm. I spływ i efektywność, że zostaniecie zaproszeni, jest dużo większa niż jak macie jeden wzór i wysyłacie. To, co chciałabym Wam pokazać, to tak omówić sobie krok po kroku CV-kę. Ja gorąco Was zachęcam do tego, żebyście wpisywali zaraz pod imieniem i nazwiskiem funkcję, jaką macie. Na przykład jesteście, no właśnie, developer Java, tak, ale nie wiem, team leader, manager i tak dalej, i tak dalej. Wpisujcie sobie to na dzień dobry, bo wyobraźcie sobie taką HR-ówkę, która ma 50 procesów, 50 stanowisk. A na przykład w product development tam też są różne stanowiska, no i bierze ten waszą CV-kę, no i fajnie, żeby ona wiedziała, na co wy aplikujecie. Bo później to się robi naprawdę tam w papierach duży bałagan. Więc warto, to jest też tak, wydajecie sygnał, chce się rozwijać na przykład na danym stanowisku albo kontynuować. Kolejna rzecz to dane personalne.
Jak oceniałam na początku mojej, że tak powiem, kariery w Pracuj.pl, siedziałam całe 8,5 godziny nad CV-kami swoich dla nas, dla Pracuj.pl i dla klientów. Przejrzałam tego masę. I strasznie irytowało mnie, że ktoś mi wpisuje stan cywilny, miejsce urodzenia, szczególnie i miejsce zameldowania i miejsce zamieszkania. Jeżeli wiem, że na przykład już nie mieszkacie w Otwocku, w Olsztynie, bo adres zamieszkania jest Warszawa i tutaj szukacie pracy, to nie ma sensu wrzucać sobie tego adresu zameldowania. Imiona dzieci też mi nie są do niczego potrzebne, ani wasz stan cywilny, bo męża nie szukam, więc to też nie jest potrzebne. Więc naprawdę odpuszczajcie sobie takie rzeczy, a zobaczcie, że macie, co najmniej mi tutaj wyszły 4 linki albo 5 na to, żeby napisać coś o swoich projektach. Zyskujecie miejsce w CV-ce. Ten obszar, taki profil zawodowy, to jest takie miejsce, gdzie my często w Polsce, bo tak krążą wzory w CV w internecie, wpisujemy sobie nasze umiejętności miękkie. W stylu jestem komunikatywny, tam współpracuję w zespole, jakieś takie rzeczy. Ale jakbyście się zastanowili, za co wam płacą wasi pracodawcy albo, nie wiem, klienci, to za robotę, którą robicie, za projekty, za cyferki, tak naprawdę. I warto to tutaj na dzień dobry położyć, bo to jest tylko, ja to, czy jesteście komunikatywni, czy nie, ja sprawdzę w rozmowie, bo to jest dla mnie najlepszy miernik, tak, znaczy najlepsze narzędzie do sprawdzenia. Ale ten papier ma mi najpierw pokazać, że wy macie odpowiednie kwalifikacje. I jak tutaj rzucicie jakieś, nie wiem, KPI, nawet napiszecie swoje języki, jak, i w czym programujecie, jakie znacie bazy danych i tak dalej, to daje mi informację, za co ja ci mogę zapłacić, bo tak naprawdę praca i ten taki stosunek między mną a pracodawcą, to jest jak między mną a sprzedawcą. Robimy wymianę. On mi daje kasę, ja mu daję robotę. Tak to wygląda. Tak musicie na to patrzeć. Brutalnie trochę, nie? Bo oczywiście dają nam jeszcze dużo innych rzeczy, nie? Ale tak ogólnie to chodzi w to. Kolejny błąd, jaki... znaczy nie błąd, ale jest to takie... Albo zadam wam pytanie. Jak chodzicie na rozmowy rekrutacyjne, ktoś, kto już dawno skończył studia, czy ktoś was, albo ma duże doświadczenie, czy ktoś was pytał o studia? Na przykład jak macie już doświadczenie zawodowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Wreszcie zapytali, a jak dawno skończyłeś studia? Dobre jest. Okej, okay. Ale tak w ogóle? A, okej, okay, temat pracy, no dobra. Aha, dobra, to może dlatego, bo moje jakieś takie przekonanie jest i też to widzę, że jak ktoś ma duże doświadczenie, to na rozmowie się nie porusza praktycznie tego tematu wykształcenia, albo nie jest on w pierwszej kolejności, więc nie wrzucajcie sobie w CV-ce zaraz po imieniu i nazwisku wykształcenia, a dopiero później jest taka długa lista z doświadczeniem, bo to nie jest dla mnie kluczowe, ważne jest dla mnie doświadczenie i to bym chciała zobaczyć na dzień dobry. Warto sobie tutaj wpisywać pierwsza firma i pierwsze stanowisko, to jest to aktualne, albo to moje ostatnie. Nie róbcie w drugą stronę, bo to strasznie jest irytujące i ludzie tego nie lubią. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, ale rekruterzy mają takie poczucie, że człowiek nie umie napisać dobrze CV-ki. Tak to jest odbierane. Kolejna rzecz, to wpisujemy... nazwę firmy, to jest naprawdę ważne, chyba że macie podpisaną lojalkę, to wtedy wpisujecie sobie, znaczy nie lojalkę, tylko zakaz ujawniania informacji o kliencie, nie wiem, pracodawcy, to wpisujecie sobie, z jakiej to jest branży. No bo tam w papierach, jak zobaczycie sobie, to tam nie ma nigdzie zapisane, że nie możecie tego ujawniać. A jak jest napisane, to w ogóle nie ma mocy prawnej. Więc generalnie branżę możecie sobie wpisać, bo firm budowlanych to jest, nie wiem, firm, administracja publiczna to jest tego bardzo dużo, tak? I w żaden sposób nie jestem w stanie dojść do tego teoretycznie, jaka to jest firma. Ale tak naprawdę dla mnie jako rekrutera daje mi to informację mniej więcej, jak was mogę później, na przykład, nie wiem,
gdzie mogę was w przyszłości zatrudnić, tak? Albo w czym się specjalizujecie. I to jest ważne. Stanowisko, daty zatrudnienia. Nie unikajcie dat zatrudnienia. Nie wpisujcie dokładnie z datą 1 stycznia. Tego to nie jest potrzebne. Miesiąc i rok wystarczy. Jeżeli mieście w danym momencie... Mamy tutaj jakichś studentów? Czy nie? Okej, okay, co do was. Jeżeli macie tak, że są 3 miejsca pracy w danym roku, to nie wpisujcie na przykład 2012 i 3 pozycje w CV, bo nie do końca rozumiemy, ile czasu poświęciliście na pracę tam. Lepiej dopisać miesiącami, nawet jak to jest miesiąc, 2 czy 3 miesiące. No jesteście studentami i nikt nie będzie wymagał, żebyście... No to jest zrozumiałe, że te prace są krótsze. Kolejna rzecz to kluczowe obowiązki. Czyli kluczowe projekty, które zrobiliście. Co się zmieniło dzięki tym projektom? Coś się usprawniło? Wpisujcie te rzeczy. Bo tak naprawdę to, że ktoś stworzył aplikację, to fajnie. Ale dodaj do tego, jaki to był efekt. No to już wtedy to jest korzyść. Ja jako pracodawca widzę, no fajnie, kodujesz, no to super. 50 innych też fajnie koduje. Ale ty zrobiłeś coś, co na przykład skróciło jakiś czas, nie wiem, obsługi klienta czy cokolwiek, no to już jest to fajne dla mnie. Ja mam z tego jakąś korzyść. Kolejna rzecz to wyboldowanie. Mistrzami dla mnie, naprawdę mistrzami, to są takie osoby, które piszą, pogrubiają tekst od góry do dołu. Od imienia i nazwiska, po całe CV, kończąc na tej klauzurze o oświadczeniu, że tam przekazuje swoje dane osobowe, że możesz mieć wgląd do moich danych osobowych i tak dalej. To jest straszne dla mnie. Ja nie wiem w ogóle, jakby samo pogrubienie służy mi temu, żeby wyróżnić coś. A jeżeli ktoś mi rzuca całe jego CV, to rozumiem, że chce mi przekazać, że wszystko tam jest ważne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, naprawdę. Ale no to sprawia, że ja mam ból głowy, bo jak wyobraźcie sobie, że musicie tego przeczytać 100 dziennie, to się robi bałagan po prostu. Ja już nie pamiętam 5 człowieka, którego otwierałam. A jeżeli mi ktoś zaznacza same na przykład języki programowania, samo to słowo Java na przykład, to ja już pamiętam to, zamykam CV, wiem mniej więcej, czym się ten człowiek zajmuje. Jeżeli na przykład szuka się kogoś z doświadczeniem w jakiejś określonej branży specjalizującym się, nie wiem, w analizie systemów finansowych i to tam jest wpisane, na przykład finansowe, systemy finansowe, tylko to zaznaczasz, tylko tą frazę, to jest to, czego ja szukam. Nie musisz zaznaczyć całego zdania. I poprawiajcie literówki. Dajcie mamie, babci, siostrze do sprawdzenia to, co napisaliście. One nie muszą tego rozumieć. One mają tylko rozumieć język polski, a na pewno to znają. Bo to jest strasznie... To jest takie poczucie, jakby ktoś robił to szybko. Poza tym dużo ludzi naprawdę ma takiego totalnego frika na punkcie takiej staranności i po prostu odbiera to na zasadzie no, fajny facet, no ale mógłby się bardziej przyłożyć. Taki po prostu, no macie minus jeden, tak? Na dzień dobry, więc warto takie szczegóły zadbać. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że robicie coś, pracujecie na etacie, a macie jeszcze działalność jednoosobową, czy tam gospodarczą, i robicie jakieś zlecenia, to nie wpisujcie sobie tego w doświadczeniu zawodowym, bo wtedy macie na przykład od 2011 roku swoją firmę i później od 2012 roku, czy tam wyżej, 2012, zlecenia i tam w ramach jakiejś tam działalności coś robicie. Bo wtedy nie wiemy, czy gdzie więcej czasu poświęcacie. Dla niektórych menadżerów to jest ważne. Czy wy gdzieś jesteście na etacie i 8,5 godziny spędzacie, głównie skupiacie się na jakimś tam, pracując dla konkretnej firmy, czy robicie coś zleceniowo. No bo muszę zadzwonić was dopytać, tak? Warto to po prostu dorzucić na koniec i jest jakby czytelne. 8 godzin spędzam na etacie, a coś tam robię dodatkowo, albo na odwrót. Siedzę, jestem głównie freelancerem, ale jeszcze coś tam, nie wiem, komuś... jestem zatrudniony na 1/4 etatu, jeżeli ktoś tak ma, chociaż to jest naprawdę rzadkie. Edukacja. Ja to wrzucam na koniec. Ważna jest rzecz, żeby pominąć takie rzeczy jak szkołę średnią i podstawową. Błagam, nie róbcie tego. Widziałam ostatnio przedszkole. Jeszcze nie do końca rozumiem, o co chodzi, bo dużo osób to pisuje. To są takie roczniczki 90.
wiecie, no może czegoś ich tam uczą, nie? Jakieś akademia młodego programisty czy coś, a ja o tym nie wiem, ale generalnie nazwa przedszkola niewiele mi mówi. Natomiast rozumiecie, no nie warto tam rzucać, szczególnie jeżeli to jest profil ogólny, liceum, nie wiem, profil ogólny, bo jeżeli jest tam na przykład, nie wiem, informatyka i tak dalej, no to spoko, warto to wrzucić. Z drugiej strony pytanie, jeżeli skończyliście informatykę na Politechnice, to jaką wartość ma ta wiedza wyniesiona z liceum? A dwie linijki musicie przenieść. Znaczy no już w momencie, kiedy macie doświadczenie, skończone studia, no to naprawdę podejrzewam, że tam jakiejś ekstremalnie ważnej wiedzy nie zdobyliście, która by gdzieś tam detronizowała tą wiedzę ze studiów, tak? Więc myślę, że spokojnie można takie rzeczy pominąć. Kolejna rzecz to języki. Ja strasznie przestrzegam o tym, pewnie już to mówiłam tutaj dwa lata temu, nie wpisujcie komunikatywne, bo to jest takie, się okazuje, że każdy komunikatywnie zna i ktoś, kto w ogóle tego języka nie zna i ktoś, kto mówi biegle. I ludzie mają taki, nie lubią, menadżerowie nie lubią tego określenia. To, co ja chcę, żebyście robili, jeżeli jest już znajomość języka angielskiego, to na przykład to, że musicie, nie wiem, napisać dokumentację w tym języku, albo jedynie tylko ją odczytywać, tak? Więc to napiszcie, piszę, czytam, biegle, dokumentację, znam język techniczny, tyle. I to mi nie pisze zbiegły, zaawansowany i tak dalej, bo to jest takie też enigmatyczne. Tak? To jest fajne, ale szczerze, jak nie, czasami rozmawiam z niektórymi, jak to kiedyś na przykład też robiłam, jak sama szukałam pracy, to dużo HR-ówek w ogóle mnie pytało, to jaki to jest poziom. Czy to jest niby okej, tylko właśnie, ja nie wiem czemu niektórzy tego, to jest i tak lepsze niż komunikatywny, czy tam dobry, czy coś, ale z drugiej strony, no to niektórzy nie do końca wiedzą, bo też problem jest taki, że są różne szkoły językowe i w jednej szkole macie poziom A2 i po prostu nic nie umiecie powiedzieć, a w innej szkole już jest tak, że jesteście w stanie coś tam zagaić, przynajmniej taką prostą rozmowę prowadzić. No i się robi problem, bo właśnie i ten kandydat ma to samo wpisane, a się okazuje, że na rozmowie jest coś innego. Też bardzo przestrzegam, znaczy przestrzegam, bo spotkaliśmy się z takimi rzeczami, że na przykład ktoś miał zrobiony certyfikat, nie wiem, tam Firsta czy jeszcze jakieś tam inne, bardzo dawno, powiedzmy 4 lata temu i nam się wydaje, że ta osoba mówi po angielsku biegle, a przychodzi na rozmowę i się okazuje, że nie. Po prostu, bo człowiek jak sobie zrobi ten certyfikat, to już myśli, okej, ja już znam ten język. Ja go nie praktykuję. I później jest taki zgrzyt, że na przykład część ludzi dostaje informację, że no sorry, ale język angielski nie jest na takim oczekiwanym poziomie. Warto po zrobieniu certyfikatu naprawdę dbać o ten język, żeby, no bo jak już macie ten certyfikat, to naprawdę oczekujemy od tego, że znacie coś biegle. Tak? Wpisywać, jak najbardziej, bo już certyfikaty, no to już jest jasne, że to jest takie czytelne, że naprawdę nie mam tego problemu, co w przypadku poziomów. Chcecie kubek czy zaproszenia? Dobra, jeśli chodzi o szkolenia, to wrzucam na sam koniec. Dużo szkoleń mamy, wszyscy tutaj pewnie na tej sali i na przykład ja jestem za tym, żeby te szkolenia były aktualne. To znaczy, że, tak? Mhm. Ale mówisz o jakich certyfikatach? A, dobra, no to jest miejsce tutaj, moim zdaniem, w tych szkoleniach. Bo przepraszam, tak trochę się zafiksowałam jeszcze na tych językowych. To jest do odbioru. Jeśli chodzi o certyfikaty, to tak, certyfikaty wpisujemy, bo one są aktualne, póki nie powstanie jakiś nowy certyfikat, pracodawca jego nie wymaga, tak? Ale jeśli chodzi o szkolenia, zmienia się system. I jeżeli jest tak, że nie wiem, no tak jak nawet jak macie wersję Windowsa, tak, i też macie, możecie mieć z niego szkolenia, to nie wpisujcie jakiejś pierwszej wersji, której już dawno nikt nie korzysta, bo wtedy wam się robi taka długa lista szkoleń, można by z tego naprawdę napisać na pół strony. Coś, co nie jest aktualne, wrzucajcie, tak?
Wiesz co, ja myślę, że warto nawet coś takiego wpisać, dlatego że może w innej firmie jest podobny system, to zależy, co to jest, tak? Ale jeżeli jest coś takiego, że tą wiedzę możesz przenieść do innej firmy, to warto to wrzucić, no bo jednak ktoś tam poświęcił ten czas. Z reguły jest tak, że pewnie to szkolenie było bardzo takie uszyte na miarę pod wasze potrzeby, więc może być tak, że warto, bo to ci się może przydać u innego pracodawcy. No jeżeli to jest z jakiegoś systemu, nie wiem, nazywanego powszechnie, tak jak u nas jest na przykład Shrek, jakiś internetowy, gdzie inne firmy tego w ogóle nie mają, no to może nie jest to do końca fajne, tak? Ale jak jest, no to warto, zachęcam. Oczywiście, jeszcze musisz napisać, u kogo to masz, ze względu na to, że menadżerowie mają swoich mentorów skramowych. Jeżeli by się okazało, że u włodarka tak samo jak i on, to już masz po prostu, wiesz, plus dwa do sympatii. Jasne. Jak najbardziej. Scrum jest, no, już jest popularny, tak? Pytanie, jakby na ile go wdrażacie i naprawdę te sprinty robicie tak, jak jest to zgodne z metodologią, a nie tak, że robi się to wybiórczo raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc, bo słyszałam jeszcze o takich case'ach. No, więc tak, warto tam takie rzeczy wpisywać. Tak, to jest też ważne, bo jakby mówiąc o szkoleniach, nie myślę tylko o rzeczach twardych, tylko też o rzeczach miękkich. Tylko jest tak ogromna prośba, jak macie 4 szkolenia w ciągu, nie wiem, powiedzmy 5 lat jesteście w firmie i mieliście 4 szkolenia z komunikacji, to nie wypisujcie każdego tytułu i każdego trenera czy firmy, bo też zależy, jak wpisujecie. Tylko raz wystarczy szkolenie z komunikacji, tak? Już nieważna jaka firma. Każda jest najlepsza według tej firmy, więc po prostu nie, wtedy warto, żeby nie robić 4 wersów, tylko sobie to skrócić do jednego. Ale warto wpisywać takie rzeczy jak komunikację, nie wiem, współpracę z zespole i tak dalej, bo to też jest ważne, że na przykład jesteście komunikatywnymi deweloperami, bo się okazuje, że na rynku to tam różnie jest, nie? Podczas rozmowy rekrutacyjnej. Oczywiście nie wy, ale ci poza pewnie tak. Nie? No właśnie to jest ważne, bo to daje taki sygnał, że jakby mam taką wiedzę, no i generalnie mogę ją wykorzystywać, więc pewnie skoro firma poszukuje komunikatywnych deweloperów, no to jest naprawdę to dużym plusem. Dobra, jeśli chodzi o zainteresowania, błagam, nie kłamcie, nie oszukujcie, że nie wiem, jeżeli jest tak, że byliście w kinie pół roku temu albo rok, to nie wpisujcie sobie kina, bo ktoś was zapyta i to jest po prostu takie, ja to tak nazywam taką krzywą waszego, nie wiem, tego zainteresowania pracodawcą wami. Jak przychodzicie opowiadać o swoim doświadczeniu i faktycznie ono jest zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy, to tak rośnie. Jak zaczynacie kłamać na zainteresowaniach, to nagle pikuje w dół. Nie warto oszukiwać. Ja kiedyś miałam taki, rozmawiałam z HR-ówką z Leroy, jak opowiadała, jak przyszła do niej dziewczyna, która interesowała się Azją. No i tam właśnie wpisane, ma tam kulturę Azji i tak dalej. No ona, super, fajnie, też się interesuje. To była pani w Azji, co panią interesuje w tym? A ja sobie tylko tak wpisałam, żeby się wyróżnić. No i po prostu skasowało to dziewczynę totalnie. Słucham? Właśnie, mogła. No mogła z tego w ogóle wybrnąć, tak? Ale generalnie jakby przyznała się do tego, że była taka sytuacja, że o jej profilu kompetencji było jeszcze 5 innych, to ona stwierdziła, że nie ma ochoty z kimś takim pracować, no bo skoro ktoś się okłamuje na takich pierdółkach, no to nie wiadomo, co będzie później robił, tak? Znaczy oczywiście teraz to się wydaje śmieszne, tak? Ale naprawdę, to no, sami chcielibyście, że pracodawca wam coś powie, że nie wiem, gada z wami, mówi, że jeździ na motorze, a później się okazuje, że wcale nie jeździ na motorze. W ogóle się zastanawiacie, o co chodzi, nie? Ja bym, tak? Tak, jak najbardziej wpisujcie, bo zobaczcie, że ja się na przykład spotykam z takimi, jak rozmawiam z menadżerami, to oni mówią, że oni nie szukają takich geeków, którzy siedzą 2-4 na dobę i programują, tylko także ludzi w tym, tak, którzy mają swoje zainteresowania. I dla nich to jest ważne, że do zespołu rekrutują właśnie takich ludzi. Oni muszą mieć zainteresowania. I sobie przyjęli jako kryteria rekrutacyjne sprawdzanie w CV, czy ktoś się interesuje czymś i weryfikowanie na rozmowie.
Nawet w jednej firmie słyszałam, że jak ktoś miał nie wpisane zainteresowania, tylko stricte doświadczenie zawodowe, to jeden menadżer twierdził, że to jest minus. Znaczy ja rozumiem, że to jest trochę takie dziwne, ale że generalnie pewnie jest jakimś totalnym freakiem, tylko, który żyje tylko wyłącznie pracą, a on takich ludzi nie chce. Więc no właśnie, jeżeli macie świadomość, że ktoś taki jest, napisz. To jest tylko naprawdę pewnie dwie linijki, lepiej to mieć niż tego nie mieć. Podajcie przykłady, tak? Że jeżeli na przykład wie, że w danej firmie, no bo właśnie, czy, jak to jest napisane w kryteriach, albo na przykład... Dokładnie, ale to na przykład może być twoją przewagą, że na przykład coś tego znasz. Bo teraz jest na przykład, powiedzmy, ludzie, którzy tego nie znają, a oni, fakt, nie rozwijają tych systemów, ale nie daj Boże, coś się z nimi stanie i będą chcieli je naprawić, to warto by było, żeby ktoś to naprawił, tak? To warto to wpisywać. Tylko trzeba mieć taką... Na przykład mi chodziło o to, żeby też szkolenia czy tam... No, znajomość programu to jest okej, tak? Bo no, to znasz i to się zawsze może przydać. Nawet jak już nie jest używany, to tak jak mówisz, gdzieś tam może być. Natomiast mi chodziło, że na przykład jak macie bazy danych SQL-a i dużo osób mi wpisuje, że zna 2008, że miał szkolenie z 2008 i później 2012. Pytanie. Czy naprawdę ta wiedza w 2012, znaczy ta z 2008 nie jest zawarta w tym 2012? Bo no szczerze, z reguły naprawdę jakoś nie ten, nie jest to, nie ma... No musisz znać tamten, żeby znać na przykład to z reguły, albo się nauczysz na tym tylko, tak? Ale generalnie gdzieś tam są takie rzeczy, że... Znaczy, no, jeśli chodzi o tak, albo są ludzie, którzy już pracowali na tym, poznają jakby jak tylko aktualizację, tak, ale albo ludzie, którzy po prostu poznają te bazy. Natomiast to nie jest jakby ważne, to moim zdaniem można wyrzucić. Wypiszesz sobie, że miałeś szkolenie z 2012, no, znasz się na tym systemie, on akurat jest, znaczy ten, bazy danych jest i na tym masz pracować, już, prosto. Bardzo fajnie, że o to zapytałeś, bo naprawdę czasami warto, jeśli chodzi o znajomość systemów, szczególnie w takich bankach, to jest naprawdę bardzo taka fajna znaczy wiedza, którą masz i która może ci wyróżnić. Bo się na przykład nie ma dużo takich kandydatów, nie? Referencje. Nie piszcie albo nie gromadźcie sobie referencji na papierze. Bo to jest tak, że te referencje mają tą samą treść, wszyscy są super fajni, ekstra. Naprawdę jak się przyłoży wzór, znaczy referencje położy obok jeden egzemplarz, obok drugiego, jeszcze 10 bym wam tak rozłożyła, to wszędzie jest ta sama treść, tylko się zmienia imię, nazwisko i firma. Więc dla mnie taki no, jeżeli te referencje mają wyglądać w ten sposób, no to nie ma sensu, tak? Bo ja je czytam 50 razy z rzędu, a mam do czynienia z zupełnie innym człowiekiem. Warto, jak się rozstajecie z pracodawcą, to zapytać go, czy wam udzieli referencji telefonicznych w przyszłości, jeżeli wasz przyszły pracodawca o to poprosi. Fajnie jest, jak kończycie rozmowę kwalifikacyjną, powiedzieć, że gdyby pan albo pani chciała sprawdzić moje referencje, to ja mogę dać kontakt do mojego przyszłego pracodawcy, byłego pracodawcy i sam wyjść z tą inicjatywą. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja taka, że był kwas i się rozstaliście w niefajny sposób, albo ktoś by naprawdę negatywnie o was opowiadał, to też rekruterowi, który prosi o takie referencje z ostatniego miejsca pracy, powiedzcie o takiej sytuacji. Bo znam takie case, że ktoś nie mówił o tym, że miał jakiś konflikt z byłym pracodawcą, po prostu to zataił gdzieś tam w procesie. To jest jasne, no nie chcemy się obsmarowywać i gdzieś tam dyskwalifikować siebie, tak? Natomiast była jakaś taka sytuacja, że prosiliśmy o kontakty do klientów czy do współpracowników i się dowiadywaliśmy o tym, że był konflikt z pracodawcą i tak dalej. I teraz pytanie, menadżer odbiera to czemu ta osoba mi o tym nie powiedziała? Chciała to zataić? Ciekawe, co tam się wydarzyło, no bo wiadomo, że ci współpracownicy wszystko nie powiedzą. I od razu taka osoba po prostu ma no, na końcu nieciekawą sytuację. To jest normalka teraz. To jest normalne, naprawdę. Teraz jest tak, że raz na dwa lata, znaczy no bo nazywają nas pokoleniem Y. My lubimy zmianę. Nudzi się, to się przychodzi gdzie indziej. Tylko ważne jest to,
żeby zmieniać pracę z głową. To znaczy, że jak idę do następnej pracy, to po to, żeby się czegoś nowego nauczyć. Jak idę na rozmowę i pani HR-ówka mi mówi, a pan co tak często zmienia tą pracę? Co tam się dzieje? Jakieś zwolnienia były? Projekt nie wypalił? Znaczy projekt jest, ruszył, tylko mnie już w nim nie ma, tak? No to mówicie, nie, no chodziło o to, że generalnie w tamtym projekcie już zrobiłem wszystko, co mogłem, a znalazłem jakiś nowy i dzięki temu się nauczyłem tego, tego i tego. Wymieniajcie to wtedy, konkretne rzeczy. Bo tym bardziej nie mówicie ogólnie, a bo się tam mogłem bardziej rozwijać. Bo to takie, też taki slogan, nie? Dobra, to przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o budowę CV, to wygląda to w ten sposób, ja to sobie tak podzieliłam na trzy części. Na górze te dane personalne mówią mi, w jaki sposób ja mam się z wami skontaktować. Doświadczenie pokazuje mi, jak wy się rozwijaliście, a szkolenia, szkoła mówi mi, co wam pomogło osiągnąć ten rozwój. Ja to widzę w ten sposób. Tak? Powiem ci tak, wysyłaj, bo tak naprawdę dla mnie jest ważne nie twoje wykształcenie, a to, czy ty będziesz coś robił fajnie. Jeżeli masz bogate doświadczenie, fajne robiłeś projekty, fajne robiłeś rozwiązania, to dla mnie ma to wartość. Z reguły w firmach, i to w dużych firmach, są tak zwane standardy kandydata, czy tam, nie wiem, pracownika. I my sobie zakładamy, że chcielibyśmy, żeby w naszej firmie pracowali ludzie z wykształceniem, ale z reguły się robi wyjątki. Jeżeli naprawdę, to nie jest tak, że menadżerowie product development skreślają takich ludzi. Oni po prostu wtedy robią tak zwany wyjątek. Przychodzą do HR-u i mówią, wiesz, jest super człowiek. Ja wiem, że my mamy standardy, ale czy możemy je ominąć? I tak to wygląda. Nie, może po prostu mają się napisane CV. Zwróćcie uwagę, że naprawdę, bo to o to chodzi. Jak masz duże doświadczenie, to ono się zawsze obroni. W waszym zawodzie jest to fajne, że wam płacą za to, co wy robicie. Możecie zostać informatykami, deweloperami w ogóle bez wykształcenia informatycznego. I to jest super, bo się sami możecie nauczyć. I dużo jest takich ludzi, którzy w ogóle rzucili na przykład studia, bo wiedzą doskonale, że to, co się uczyli na studiach, to w ogóle jest nijak do tego, co robią. I stwierdzili, oni wolą zarabiać kasę i robić projekty, niż siedzieć 6 godzin na uczelni i słuchać profesora, który mówi o jakichś rzeczach archaicznych. Więc po prostu ważne jest to, co wy robicie. To się samo broni. Mam tylko zaproszenie. Do odbioru. Dobra, pokażę wam jeszcze narzędzia rekrutera, bo to moim zdaniem jest całkiem fajna rzecz. Jak na przykład my to mamy wdrożone i to jest u nas na portalu, ale to też dużo firm ma, tylko różnie to wygląda, jeśli chodzi o interfejs. Jak jest ogłoszenie i klikacie w aplikuj, czy tam, nie wiem, wyślij CV-kę, to później dostajecie taki formularz z pytaniami. Na przykład w Ernst & Young jest tam 25 stron, które trzeba przejść. Generalnie przepisać całe swoje CV, a na końcu jeszcze załączyć to CV. Tak, to jest super. Natomiast generalnie po co nam są te pytania? Bo my sobie po waszych odpowiedziach was selekcjonujemy. Jak mamy, na przykład dopracuję na stanowisko deweloperów, to tak powiedzmy, nie wiem, 300-500 aplikacji przychodzi, w zależności od tego, jaki tam jest poziom, no to, no sorry, tydzień mojej pracy, tak? A ja nie mam czasu, bo ja muszę się z wami spotykać, a nie siedzieć i papierki przekładać. Dlatego mamy taki system, gdzie wy sobie mówicie na przykład jak, co tu jeszcze mamy, na przykład jak, sorry, .NET, przepraszam, wiem, akurat mam tylko printa, na przykład jak znacie, nie wiem, Java, tak, i mnie interesują osoby, które mają od średniego wzwyż, no bo szukam jakiegoś takiego juniora, takiego młodego, po prostu nauczymy go. Ja sobie selekcjonuję i w momencie, jeżeli ktoś mnie zaznaczył, że nie zna tego, no bo sugeruję, że naprawdę robicie to świadomie, to ja w ogóle tych ludzi nie sprawdzam, nie czytam, nie otwieram ich CV-ek. I dzięki temu oszczędzam sobie czas, ale dlatego dla was taka uwaga, wpisujcie sobie naprawdę takie rzeczy, te zaznaczajcie odpowiedzi zgodnie z prawdą,
bo to strasznie wkurza rekrutera, jak widzi, że ktoś nie do końca jednak zaznaczył tak, jak jest. Miał mieć 5-letnie doświadczenie w realizacji jakichś tam projektów, okazuje się, że ma rok albo w ogóle. No z reguły ściemniają ci, co w ogóle nie mają. Naprawdę. Posłuchajcie, jest jedna fajna rzecz dla nas, dla was nie. Jest tak zwana czarna lista. Jak ktoś nas strasznie wkurzy, to taką osobę wrzucamy sobie na czarną listę. Pytanie, co trzeba zrobić, żeby na nią trafić? No to są wypisane jakieś rzeczy, ale z reguły rekruterzy wpisują sobie, że jak ktoś się umówił na rozmowę, a zaspał i nie przyszedł, to się to zaznacza. Tak? Jak powiedział, że na przykład, co tam jeszcze, zna angielski, a nie zna go w ogóle, to też się zaznacza. Oczywiście nie zaznaczamy kogoś, kto tam w testach gdzieś tam gorzej wypadł, no bo nie jesteśmy takimi, no nie wiem, dysputami, tak? Tylko po prostu chodzi o jakieś takie mocne przegięcia. Ale to, pamiętajcie, że jak się z kimś umówiliście na rozmowę i zapomnieliście o tej rozmowie i dzwoni do was HR czy tam rekruter, to nie mówcie, że o, przepraszam, a to dzisiaj? To jest częste. Albo, a ja pani wysyłałem maila, że ja zrezygnowałem, tak? A kiedy? W środę o 12, tak? No właśnie przeglądam skrzynkę, nic nie mam od pana. A no to nie wiem, może w spamie. W spamie też nic nie ma. Ej, no przecież aplikuje się do firm informatycznych, tak? A najlepsze to było kiedyś, co tam? A, bo od pani dostałem adresu mail, adresu siedziby, bo miała mi pani wysłać maila, a tego nie dostałem. No to herówka, znaczy my na przykład jesteśmy złośliwe i mówimy tak, o godzinie 16:05 w środę dostał pan z potwierdzeniem odbioru i go dostaliśmy od pana, więc tak jesteśmy wredne. Nie, stwierdziłyśmy, że będziemy edukować rynek i kandydatów. Słucham? To ja muszę to usunąć. To ja znowu mam, tak, to jest dobre. Złamałeś system, cholera. No, jest tak. Ale na przykład, to jest fajne, no, to faktycznie, pomyślałam o tym. A, widzisz. No więc już macie, wiecie, jak złamać system. Proponuję obdzwonić teraz wszystkie firmy, do których aplikowaliście. A nie wyjście u nich na spotkania. Generalnie ten system jeszcze nam, a tak na poważnie, to umożliwia nam jeszcze mówienie, znaczy pokazuje nam, na jakie stanowiska aplikowaliście, że firma jest duża. To widzimy całą historię waszą. I oczywiście nie jest tak, że jak raz przyszliście na rozmowę 2 lata temu i nie przeszliście, to nie możecie drugi raz aplikować. Aplikujcie, bo wasza wiedza się zmieniła. W tamtym czasie mogliście nie spełniać kryteriów, teraz możecie, więc nie zrażajcie się, idźcie drugi raz. Dobra. Jeśli chodzi o personal branding, ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście zamieszczali swoje dane w internecie i robili to na przykład na LinkedInie, czy tam, nie wiem, Golden Line, chociaż teraz Golden Line to bardzo mało osób korzysta. Bardziej LinkedIn jest popularny, dlatego że jak rekruterzy robią sobie tak zwane long listy i szukają po prostu, robią taki search, znaczy przychodzi do nich zlecenie, że muszą sobie znaleźć dewelopera tam Java, tak? To pierwsze, co robi taki stażysta w agencji, to właśnie zagląda na LinkedIna, wpisuje sobie tam developer Java i szuka i wysyła zaproszenia, czy też maile, zresztą macie je, tak? I kto na nie odpowiada. Ale dzięki, posłuchajcie, za tym rekruterem stoi z reguły duża firma, bo ta usługa dużo kosztuje. Więc jak chcecie być zatrudnieni, to warto wysyłać aplikacje do tych rekruterów, którzy wam mówią, że nie mogę panu jeszcze powiedzieć, albo pani, jaka to firma, powiem, że jest duża, albo że jest mała, albo średnia. Tak? No gdzieś tam w procesie się dowiecie, jaka to jest firma, ale z reguły jest tak, że warto to mieć, bo jak was nie ma, no to jako rekruterzy was nie znajdziemy. Tak? Właśnie. Dlatego ja wam gorąco rekomenduję, wpiszcie sobie pod imieniem i nazwiskiem, interesują oczekiwane wynagrodzenie 15, tam netto, brutto, w zależności od tego, ile zarabiacie. A ja już widziałam w życiu różne rzeczy, dlatego mówię netto, brutto. Bo to wtedy jest jasny sygnał, nie interesuje mnie coś poniżej. Jeszcze jakieś pytania? Tak? Nie na
No to już jest niestety problem z tym, że rekruterzy, znaczy agencje czasami, słuchajcie, oni nawet kasy zarabiają, więc oni chcą was gdzieś wcisnąć. I niestety rynek jest różny, agencje są różne, są bardziej profesjonalni, rekruterzy są mniej. I niestety, no, jak jest ktoś profesjonalny, to naprawdę o to zadba, bo wie, że wy możecie, on idzie z wami jako wasz opiekun przez całą karierę, o was pamięta i was później jeszcze gdzieś tam wciśnie, ale musi najpierw o was zadbać. No i niestety, sorry, przepraszam, ale tacy ludzie są. Dobra, warto prowadzić blogi. Ja już tutaj, jeśli chodzi o to, to myślę, że jesteście świadomi, że wasi pracodawcy też, tak jak i wy, czytają blogi na temat na przykład Java, różnych rozwiązań. Róbcie to, bo dzięki temu możecie trafić do pracodawców. Już odpuszczę sobie, tylko chciałam wam, z wami zrobić rozmowę. Warto przed rozmową rekrutacyjną zastanowić się, jakie kryteria zgłoszenia spełnia. Czego mi w moim doświadczeniu brakuje, a o czym pisali w ogłoszeniu, w jaki sposób to obronię. Bo zadadzą pytanie, czy nie wiem, pracował pan z działami marketingu, bo ta aplikacja, którą robimy, to jest właśnie, czy ten system jest dla marketingu. No nie. No i co w związku z tym? No wymyśl sobie, że na przykład nie, ale chętnie chciałbyś z tymi ludźmi współpracować, jestem komunikatywny, idealnie dogaduję się z rozgadanymi, chaotycznymi ludźmi, albo nie wiem, przeczytałem książkę na temat marketingu i mogę rzucić kilka, przynajmniej opowiedzieć o tym, jak ten proces wygląda i jak ja już mam na przykład pomysły na to, nie wiem, zrobienia z jakiegoś systemu zamawiania jakichś gadżetów, czy czegokolwiek, tak? I, bo na przykład wiesz, że marketing się tym zajmuje. Cokolwiek. Ale ważne, żebyście, w zależności od tego, czego nie macie, to żebyście sobie jednak już mieli w głowie, kurczę, jak ja to obronię, bo jak nie, to wy jesteście na rozmowie tak, no nie wiem. No i to jest najlepsze. Rozumiem, że to mnie dyskwalifikuje. Super, ekstra. No, więc warto sobie ułożyć w głowie coś. Kolejna rzecz, czemu chcę przyjść do tego pracodawcy? Przeczytajcie coś na temat tego pracodawcy i to pada, to z reguły pada, bo ludzie chcą wiedzieć, czy to jest tak, że tak naprawdę to macie gdzieś, do kogo przychodzicie, ważne, żeby wam płacili, czy naprawdę mi zależy na tej firmie, bo ja jako menadżer, który chce zbudować zaangażowany zespół, chcę mieć ludzi świadomych, dla których oni powiedzą, no nie wiem, słyszałam o tej firmie fajne rzeczy, fajnie ludzie tutaj pracują, dlatego ja chcę w tym brać udział. A nie, w sumie to mi to obojętne, ważne, żeby mi płacili. Ja będę sobie siedział i kodował. I kolejna rzecz, to jakie zadam pracodawcy pytania, i za chwilę o tym opowiem. Jeśli chodzi o informacje, które musicie sobie zebrać przed rozmową, to firma, jakie ma zatrudnienie, jaką ma branżę, profil działalności, to jest wszystko na stronie. Jak macie zakładkę kariery. I co jest najlepsze, że dużo ludzi nie zagląda, no i później się robi problem, no bo wszyscy o to pytają. To nie tylko HR-y pytają, tylko menadżerowie też. I ja u nas był jeden menadżer, który skreślał ludzi, nawet jak mieli kompetencje, a nic nie wiedzieli na temat firmy. No bo jakby nie było od pracy, jest to firma informatyczna i no jak nie wiesz generalnie, obojętne ci, co ty będziesz tutaj sobie kodował, no to w sumie to po co masz tutaj pracować. Więc naprawdę przynajmniej produkty, no bo w jakiś sposób będziecie brali udział w, że tak powiem, produkcji, tworzeniu tego. Kolejna rzecz, stanowisko w ogłoszeniu. Jakie są wymagania, jakie kompetencje, jakie obowiązki? Jeśli chodzi o was, jakie macie sukcesy? Ważna rzecz, w przypadku Scruma, jakie miałem porażki? U nas jest jedna z menadżerek, ma takie fajne pytanie. Możesz mi opowiedzieć o swojej porażce? Bo jakąś na pewno miałeś, wszyscy mamy. To pytanie jest fajne pod tym względem, że ona sobie weryfikuje ludzi, którzy na przykład na sprintach jej kłamią. Bo ja jeszcze czegoś nie zrobiłam, ale o tym nie opowiem, bo na pewno mnie wszyscy wyśmieją albo nie, no nie mogę pokazać, że się nie wyrobiłam z tym projektem albo z tym zadaniem. I później jest problem, tak jak zresztą się domyślasz, no jak oni ci nie powiedzą, jak on teraz nie przedstawi tego, że coś tam do końca nie jest zrobione, no to później się tworzy duży problem w przypadku na przykład Scruma. A jeśli chodzi o porażki, to pamiętajcie, miejcie je, tylko ważna jest rzecz. Przygotujcie sobie, nie wiem, 2-3, tylko nie mówcie, że na przykład skasowaliście bazy danych, a to słyszałam, w banku, tylko jak rozwiązaliście ten problem.
Dokładnie. Jak, co, na przykład, nie odszedłem. Słuchajcie, akcja była niesamowita. W piątek wieczorem o 17, bank kończy pracę o 17. Facet usunął całą bazę danych, ale się okazało, że oni gdzieś to mieli pospisywane i później cały weekend 60 jakichś tam asystentów wszystko wklepywało jeszcze raz. Więc w poniedziałek rano wszystko ruszyło. Natomiast rozumiecie, chodzi o to, co zrobiliście, tak? Czy odszedłem? Czy na przykład podjąłem jakieś działanie, albo się czegoś nauczyłem, bo czasami jest taka sytuacja, że nie jesteście w stanie no po prostu rozwiązać jakiegoś problemu. To powiecie, ok, next time wiem, że tego i tego nie powinienem robić, albo o to i o to zadbać. Kolejna rzecz to w jaki sposób ja bym się chciał rozwijać. Jak ja widzę swoją ścieżkę kariery. O Boże, już mam 5 minut. Straszne. Jak idziecie na rozmowę, to weźcie sobie kontakt do rekrutera, bo jeżeli jest tak, że musicie mieć assessment i macie tam testy wiedzy albo macie jakiś projekt i wy się spóźnicie, to czeka 10 ludzi, którzy przyszli na czas, a bez ciebie nie mogą ruszyć z assessmentem. Zadzwoń i powiedz, że się spóźnisz. Nie trafisz na czarną listę. Ale już mam na nią sposób. Dokładnie. Jakie pytania zadać pracodawcy? Jakie będą moje obowiązki i odpowiedzialność? A, w ogóle po co zadawać te pytania? No bo przychodzi taki czas, kiedy to wy się nagadaliście, my się nagadaliśmy, no i jest, czy masz jeszcze jakieś pytania? Nie, nie mam, dziękuję. Kiedy do mnie zadzwonicie? Okej, no fajnie, ale są tacy ludzie, którzy właśnie pytają i to jest super, bo to ktoś mówi, kurczę, no faktycznie fajny facet, interesuje go to, co będzie robił. Zadawajcie pytania o obowiązki, pomimo tego, że niby on coś tam wam powiedział, pytał, że mówił, że no, czy nie wiem, znasz, jakie znasz bazy danych, bo coś tam będziesz pracował na tym i na tym, to jeszcze raz zadaj to pytanie. Jaka jest moja odpowiedzialność? Kto będzie moim przełożonym? Czego mogę się nauczyć? Jakie są oczekiwania wobec osoby na tym stanowisku? Nie mówcie jeszcze wobec mnie. No bo już ktoś pomyśli, ale jaki pewny siebie, że już go zatrudniliśmy, tylko wobec osoby, która będzie na tym stanowisku. Pytajcie o benefit i pakiet socjalny, bo jest czasami, często zdarza się tak, że na przykład, jeżeli praca jest związana z delegacjami, albo z tym, że musicie, nie wiem, jeździć do Berlina raz w miesiącu i siedzieć tam 5 dni, to czy na przykład jest tam mieszkanie, czy dadzą mi dietę, czy w złotówkach, czy w euro, i takie różne rzeczy, tak? Czy będę jeździł pociągiem, czy może samolotem? A jeżeli tak, to jakiej klasy? Nie no, żartuję. Ale z reguły, no, samolot i pociąg to myślę, że jeśli chodzi o informatyków, to klasę to różnie. No, są takie firmy, które tam w pierwszej klasie kupują, ale z reguły ekonomiczne. Natomiast to też może być dla was ważne. Czy jeżeli, nie mam tutaj stażystów, ale jakby tak? Nie mam żadnych stażystów albo studentów, którzy szukają stażu. No dobra, to pominę. Jakie są cele firmy na najbliższe lata? Bardzo fajne pytanie, gdzie wy pokazujecie, że naprawdę na lata chcecie się związać z firmą, a drugie to, że jesteście świadomi biznesowo, bo oni wam, no rzadko kto pyta o takie rzeczy, a się okazuje, że oni mają zamiar wprowadzić nowy system i tak naprawdę za 2 lata będą tworzyli nowe zespoły i oni wam powiedzą, no jak się sprawdzisz, to może weźmiemy cię na team lidera, może sobie stworzysz własny dział. No jakbyście nie zadali tego pytania, to byście tej informacji nie uzyskali. A bardzo fajnie możecie zaplusować takim pytaniem. Po rozmowie wyślijcie maila z podziękowaniem za spotkanie. To bardzo fajnie plusuje. A jeżeli ktoś do was dzwoni i mówi, że odrzucił tą kandydaturę, to ja wam proponuję, to znaczy to jest, nie pytać, a czemu mnie nie wybraliście? Przecież mam doświadczenie takie, znam wszystko, co chcieliście. Jeśli chodzi o oczekiwania finansowe, to też. A pani mi mówi, że, no i na przykład, tak? A pani mówi, no ale doświadczenie. Ale jakie doświadczenie? No przecież hello. No to za chwilę, no ale takie, wie pan, umiejętności miękkie. No to jakie umiejętności miękkie? I takim tonem. To po prostu jest straszne. No, na zasadzie takiej, no sorry, no nie wybraliśmy cię, a ty dalej jeszcze tutaj, ale czemu? Zadajcie to pytanie.
Okej, okay, to bardzo dziękuję za tą informację, ale tak na przyszłość, bo mnie interesuje rozwijanie się na tym stanowisku. Nie chciałbym popełniać jakichś błędów. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, co jest ważne na tym stanowisku, czego ja nie miałem i co mnie zdyskwalifikowało w tej rekrutacji, bo chciałbym to po prostu zwyczajnie uzupełnić. Nie u państwa, będę zatrudniony to w innej firmie. I jak zrobicie taki wstęp, to ktoś wam powie, co tak naprawdę było nie tak. Możecie się często dowiedzieć, że na przykład podeszliście do rozmowy na zasadzie, no dobra, to ja jestem super, świetny, a co wy macie? W sensie, na jakim sprzęcie będę pracował, ile będę godzin, gdzie jest siedziba i czy na przykład mamy chillout roomy, czy są kolorowe ściany, czy białe i czy mam herbatę i kawę w firmie, czy muszę przynosić własną? A czemu nie macie czerwonej i zielonej? Słuchajcie, tacy ludzie przychodzą na rozmowę i takie rzeczy rzucają. Ja rozumiem. Ale oni wam za to płacą i oni takich ludzi nie lubią. Póki wy jesteście jeszcze w fajnej sytuacji, bo macie, jest za dużo pracy, a was jest za mało. Ale ludzie, dużo ludzi wypadło z procesu przez takie rzeczy. Duże firmy odrzucają takich ludzi, dlatego że w dużych firmach jest jeszcze wielu innych, którzy chcą pracować. W małych firmach oczywiście, czy tam nie wiem, no jeżeli jest tak, że jesteście naprawdę mocno wyspecjalizowani, to was wezmą. Ale jeżeli jest taki pracodawca, gdzie wam zależy na tym, żeby u niego pracować, a wy robicie mu taki pokaz, to niestety, ale dyskwalifikuje. Właśnie o to chodzi. Dokładnie, ale i o to tak. O to mi chodziło, znaczy to chciałam przekazać, żebyście nie byli roszczeniowi. To, że wy jesteście świadomi, co wy chcecie, to jest fajne, ale nie mówcie tego tonem na zasadzie nie dasz mi to, spadaj. Są inne firmy, które mnie wezmą, tylko z szacunkiem, bo za chwilę się może okazać, że bardzo, po 2 latach, że bardzo chcesz tam iść, a ktoś mocno ci pamiętał, żebyś taki roszczeniowy, to jest emocje to są. Po prostu to tak jak wy przychodzicie do nas i HR-ówka zrobi z wami niefajną rozmowę, to wy też to pamiętacie na lata. Dlatego tu chodzi o taki niuans psychologiczny, ale niezmiernie ważny. Jeszcze od mojej koleżanki tutaj jedna rekomendacja, jeśli chodzi o rozwój kariery na przyszłość. Z tego, co się dzieje na rynku, wynika, że fajnie się rozwijać jako deweloperzy, ale za chwilę mocno na rynku będą poszukiwani analitycy i konsultanci, którzy nie tylko będą mieli wiedzę deweloperską, ale którzy wchodzą do firmy i mówią, jaki rodzaj systemów jest w firmie potrzebny. I to jest coś fajnego dla was, bo wy macie tą wiedzę i możecie się stać takimi konsultantami. Tylko ważna jest jedna rzecz. Musicie znać obsługę klienta biznesowego, czyli mieć te umiejętności miękkie, bo bez tego zginiecie. A po prostu się nie da, tak? Bo musicie z takim człowiekiem, który jest po studiach humanistycznych, który nie ma wiedzy technicznej, mu to sprzedać, swoje pomysły i swoje rozwiązania. Okej, ja wam bardzo dziękuję.